Tegoroczny Festiwal Życia w Kodniu to już jest 10. festiwal, więc mamy taki mały jubileusz, pierwszy. Hasło jest zbliżone do hasła Roku Duszpasterskiego, które brzmi Bądźmy Świadkami Miłości. My tak troszkę po młodzieżowemu bądźmy ziomkami miłości. W tym sensie, że miłość jako nasza ojczyzna, jak być takim ziomkiem, prawda, się mówi, ktoś tam ze Śląska, to ziomek, prawda, ktoś z Wielkopolski, więc my chcemy, żeby naszą ojczyzną była miłość. No i w tym roku na festiwalu jakby wokół tego się kręcimy, jakby świadkiem miłości w różnych postaciach. Jak przychodziłem zawsze w niedzielę do kościoła na mszę świętą, jakoś ta granica, albo raczej ta relacja jakby z księdzem wydawała się taka bardzo, bardzo odległa, taka niemalże, no, wydawało mi się, że ksiądz tak się unosi, a ja tutaj taki biedny, prawda, ledwo wierzący, na skraju właściwie wiary, człowiek, co ja tutaj mogę, prawda? A tutaj i w ogóle tak trochę mogę powiedzieć, że się bałem podejść do księdza, o coś zapytać. A tutaj jest właśnie super. Naprawdę ktoś, nie tylko ktoś związany z kościołem, uważam, że ludzie nawet, którzy zadają sobie takie pytania o sens życia, oni powinni tutaj przyjeżdżać. Tu jest taki klimat, który przyciąga wszystkich. Tu jak się raz przyjedzie, to już się przyjeżdża później cały czas. Wszyscy mnie za pierwszym razem zachęcali, nie byłem za bardzo chętny, ale postanowiłem przyjechać w zeszłym roku, no i w tym roku też już sam przyjechałem. I zawsze mówię, jadę do Kodnia i jadę tu dla Kodeń. Dlaczego Kodeń? Matka Boża Kodeńska. Nie mówi, że ten obraz był skradziony, tak? Skradziony. Ale to miejsce stało takim, nie wiem, jest sanktuarium, że ludzie przyjeżdżają z całej Polski, z zagranicy i po prostu przyjeżdżają, ja mówię, jadę, żeby podziękować za te lata, za moje życie, nie wiem, za moje nawrócenie, że za to, że jestem, że dalej trzymam się z Panem Bogiem. Mówię, Matko Boże, przyjechałam, pierwsze, kiedy przyjechałam tu wczoraj, poszłam do katedry, choć katedra była zamknięta. Ja mówię, ale jestem, mamo. Ja mówię, zamknięte drzwi, ale to wiesz, jestem tu i to jest było takie ważne. Początki festiwalu bardzo takie piękne i wzruszające, gdy się patrzy z perspektywy. Mianowicie w roku 2001. Tutaj z babcią przyjechała dziewczyna o imieniu Justyna, która, młoda dziewczyna, nastolatka, przeżywała w sercu, powiem to w taki sposób, takie wewnętrzne rany doświadczała, bólu. Pewna sytuacja, w której się znalazła, życiowy, rodzinny. I była tutaj w Kodniu, w tym właśnie sanktuarium Matki Boskiej Kodeńskiej i doświadczyła tu na tym miejscu, przeżyła w taki sposób, nie teoretyczny, ale w taki empiryczny, dotknięcie Bożej miłości. To znaczy poczuła w sobie, że ktoś, osoba, Bóg jest osobą w Chrystusie, doświadczyła dotknięcia i uzdrowienia. Poczuła, że coś znaczy. Że nie jest takim byle czym, jakimś gdzieś zagubionym w kosmosie, ale jest ważna dla kogoś i tym kimś okazał się Bóg, Chrystus. Ona to tak doświadczyła, tak to przeżyła i to było dla niej oczywiste, to było pewne i to wpłynęło dużo na jej życie, przemieniło, podniosło ją wzwyż. I równocześnie poczuła w sercu coś niesamowitego, że skoro ona tu, właśnie na tym miejscu, doświadczyła takiego uzdrowienia Bożą akceptacją. To, że jest ważna, że jest droga, że to dlaczego by to nie mogło być na udziałem wielu?
Nie. Dzisiaj z perspektywy 10 lat, bo ten rodzic tak jest rokiem jubileuszowym, widzimy, że dla mnie nie ma najmniejszej wątpliwości, że to opatrzność Boża w tym była, że to rzeczywiście konkretne dotknięcie Boże. I w Justynie zrodziło się coś pięknego. Skoro ja doświadczyłam tego, co mnie podniosło, czemu to nie może być udziałem wielu? I miała takie przedziwne doświadczenie, że właśnie tu na tej ziemi, właśnie tu, w tym sanktuarium, tutaj, u Matki Boskiej Kokodeńskiej, i pobiegła z tą wiadomością do jednego z naszych ojców, wspaniałego ojca Krzysztofa Borodzieja, żeby razem ona i ojciec Krzysiu ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatu Maryi Niepokalanej pomyśleć tu nad takim zgromadzeniem właśnie ludzi młodych. No to były takie no marzenia. Ja sobie tak dzisiaj myślę z perspektywy, że kiedy Bóg wkłada marzenia, bo tak z perspektywy patrząc, to myślę, że to było marzenie Pana Boga. Ale On jak zawsze potrzebuje ludzi. Chce ludzi. I skoro włożył takie no marzenia, to patrząc dzisiaj z perspektywy, dał i środki, i determinację, i powołał wielu, żeby to marzenie zostało urzeczywistnione. Jezus, objawione serce Boga, najczulsze zranione dla mnie. Na Festiwalu Życia jestem po raz drugi. Czym dla mnie jest ten festiwal? Przede wszystkim jest taką odnową duchową i takim ładowaniem się na przyszły rok do następnego spotkania. I ten Festiwal Życia w sposób taki bezpośredni i pośredni przybliża do tego Pana Boga poprzez tą pracę w grupkach. Właśnie te grupki tutaj są najważniejsze, kiedy się w tym własnym gronie dzielimy swoim życiem, bo to jest dzielenie się życiem i te wartości, które są nam wpajane tutaj przez ojców oblatów i siostry też zakonne i tutaj przybliżają jeszcze bardziej zarówno do Jezusa, jak do Maryi, bo Maryja jest też główną tą orędowniczką w ich zakonie. Najczulsze zranione dla mnie. Na Festiwalu Życia jestem czwarty raz. Jestem z parafii oblackiej w Siedlcach, od misjonarzy oblatów, więc ojciec był u nas w parafii i po prostu zapraszał i postanowiliśmy ze znajomymi przyjechać właśnie. To było 5 lat temu, bo raz nie byłam w ciągu tych 5 lat, dlatego jestem czwarty raz. Ojciec Tomek na rekreacji. O, jaki Festiwal Życia. Ktoś widział mnie kiedyś na rekreacji? No faktycznie. Ksiądz Tomek nawet nie sypia, słonek sypia za niego. Co, już 10? Trzeba wstawać? To jest ta radość, która tu jest wszędzie, takie otwarte serce wszystkich, taka bliskość, takie żadnych granic, taka nikt się niczym nie krępuje, to właśnie tak przyciąga tych młodych. Takie, że my dla siebie wszyscy jesteśmy przyjaciółmi, że to nas wszystko tak łączy, że mimo, że siebie nie znamy na co dzień, potrafimy ze sobą być, ze sobą jeść, bawić się, skakać. I to takie bezstresowe nawiązywanie znajomości, taka przyjaźń, która tu panuje. No i oczywiście oblaci, którzy tam nas wszystkich łączą i dają nam tą radość. Prawie tu nie ma się właśnie, a wtedy padał śnieg. Prawie tu nie ma się właśnie, zimny, ciemny. Jestem na festiwalu pierwszy raz i ogólnie cały festiwal mi się podoba. Muzyczna część jak najbardziej, konferencje są równie ciekawe, grupki dzielenia bardzo pomocne i przydatne. Ja mówiąc na temat miłości dzisiaj, to tak wiadomo, że można mówić na temat miłości pięknej, agape, eros, filoe, niektórzy nawet mówią, że jest taka miłość, która mi się zawsze podoba, bo na mnie niektórzy mówią filo, więc miłość filoe to mi się bardzo podoba. Natomiast mówiąc na temat miłości, dzisiaj niestety sami wiecie, mówi się w bardzo różny i dziwny sposób. Dla przykładu, żebyśmy mieli tablicę tam narysował, ale narysuję wam w powietrzu. Uwaga, rysuję w powietrzu. Co narysowałem? Rysuję jeszcze raz. Znak większości,
i trójka. Proszę Państwa, halo, jakie serce? Jakie serce? Serce to wygląda... Także ma takie rurki wystające. Ono pompuje. Nie, to jest serce. Serce to niektórzy rysują tak, prawda? Wiem, jak wygląda serce. Natomiast to, proszę Państwa, to był znak większości trójka. Drugi przykład. Dwie kropeczki. I co dalej? Gwiazdeczka. Co to było? Łóżka. Dobra, uwaga. Księdzu nie wypada, ale... Do kogoś z Was wyślę buziaka. O, do Ciebie wyślę buziaka. Pocałowałem Cię, co? Poczułaś się pocałowana? Nie? Bogu dzięki, bo ktoś by biskupowi powiedział, że się ksiądz na festiwalu całował. No właśnie. No to cóż, co jeszcze można? Na przykład, do której z Was jeszcze powiem, na przykład do Magdy powiem. Magda, tofam Cię. A sorry, lofciam. Magda, czujesz się przeze mnie kochana? Powiedz, że nie. Yes. Brawo dla Jezusa. No właśnie. Magda powiedziała, że tak, mi rozwaliła całą moją koncepcję. No ale dobra, to ja wiem, jestem podobny do Piotra Adamczyka. Wiadomo, jak ktoś taki coś powie, to tak to jest. No właśnie, ale zobaczcie, gdzieś tam wchodzi w nasz ten język taki codzienny. Te dwukropki, gwiazdeczki, no to gdzieś tam jako się pojawia. Na festiwalu jestem czwarty raz. Jest to dla mnie przede wszystkim czas spędzony z Panem Bogiem. To jest niesamowite, że właśnie tutaj tak bardzo czuję Jego obecność. No najważniejsze dla mnie jest to, że jest tak wiele godzin adoracji, że mogę właściwie w każdej chwili iść do kościoła i po prostu no, spojrzeć na Niego. I to jest to zmieniło moje życie właśnie 4 lata temu, kiedy byłam tutaj po raz pierwszy. Jesteś drugą mowę, każdy krok. W tym roku na festiwalu jakby wokół tego się kręcimy, jakby świadkiem miłości w różnych postaciach. Pierwszego dnia zaprosiliśmy siostrę Anny Bauchan z Katowic, która miała konferencję, wieczorem koncert i mówiła o takiej miłości w domu po prostu, o takim przygotowaniu się też do miłości rodzinnej, małżeńskiej. Drugiego dnia małżeństwo prowadziło i mówiło do młodych, jakby świadkiem miłości jako chłopak, jako dziewczyna, narzeczony, narzeczona i tak dalej. Potem mówimy też o wartości w ogóle życia po prostu, o miłości do życia, każdego życia i tego słabego też jeszcze nienarodzonego i do życia, które się wydaje takie nieproduktywne w oczach tego świata, bezwartościowe, bo już ktoś stary, bo schorowany, bo może bez jakichś osiągnięć, bez jakiegoś oddziaływania na ludzi. Więc po prostu wartość życia, kochać życie po prostu. W ogóle jak sama nazwa festiwalu mówi, no festiwal życia. Czyli po prostu promocja życia, pokazywać piękność życia, zachwycać się życiem. No i na różne sposoby chcemy to podczas festiwalu młodym pokazywać, że życie jest piękne, że jest wartościowe, że jest jakimś wielkim darem i ono jest też w naszych rękach, jest złożone nam jako dar. I stąd różne warsztaty taneczne, teatralne, muzyczne, jakieś bębniarskie, no przeróżne, pierwszej pomocy. To po to właśnie, żeby ludzie no, chcieli wziąć troszkę to życie też w swoje ręce i je tworzyć. Chwała Barankowi, cześć. Chwała Barankowi, cześć. Weź mnie do ziemi swej. Weź mnie do ziemi swej. Zwyciężymy w imię Twe. Zwyciężymy w imię Twe. Ogłosimy rządy Twe. Ogłosimy rządy Twe. Hejo, hejo, wiele Judy. Jak wspaniały jesteś Ty. Festiwal Życia jest dla mnie takim na nowo odkryciem Pana Boga, szczególnie patrząc na świadectwo młodych ludzi. To bardzo podbudowuje i bardzo lubię tutaj przyjeżdżać, też bardzo mi odpowiada charyzmat Ojców Oblatów i to wszystko, czego tu doświadczyłam. Dla mnie najważniejsze jest, żeby wyjechać z Kodnia pojednanym z Bogiem. Na festiwalu jestem pierwszy raz. No, chciałem po prostu zobaczyć i złapać kontakt z Bogiem bliższy. No, mi się wydaje, że się udało.
modlitwa i adoracja, radość z tego wszystkiego jest tutaj wręcz dotykalna. Kontakt z Jezusem jest po prostu genialny. Jezu, tak bardzo kocham Cię, tak wiele dajesz mi cennych chwil. Jezu, dziękuję Ci, że Ty zmieniłeś życia bieg, dając siebie. Jezu, bardzo kocham Cię, tak wiele dajesz mi cennych chwil. Jezu, dziękuję Ci, że Ty zmieniłeś życia bieg, dając siebie mi. Wzgardzono Tobą, Ty swym ciałem ochroniłeś życie me. Tak patrzę tutaj, to wielu młodych przez długi czas adoruje Najświętszy Sakrament. Więc klęczą, patrzą, można sobie powiedzieć ze strony, co nie, oszaleli, co tak patrzą? Czyżby tam kogoś widzieli, spostrzegali? Czy chyba nie oszaleli, żeby adorować kawałek jakiegoś białego chleba, czy monstrancja pozłaczana, czy posrebrzana? Co się dzieje, co jest? Jezu, bardzo kocham Cię, wiele dajesz mi. Kiedyś byłem świadkiem, jeden mówi tak: patrzę i widzę. I czuję go, a drugi mówi: ja ta nic nie widzę, ani nic nie czuję. Ja tak pomiędzy nimi jestem, nie? I mówię: Jezu, ratuj. Ten mówi, że widzi i czuje, a ten obok patrzy w tą samą stronę, mówi, że nie widzi, nie czuje. A ja mówię, tak czuję, jak Duch Święty, jakby mnie tak prowokował, mówi: no odpowiedz im, jesteś ksiądz, powinien na tym znać wszystkim, nie? Ja mówię: Jezu, ratuj, odpowiedz. I tak miałem takie doświadczenie wewnętrzne i powiedziałem: nie czuję, nie widzę, ale wierzę, że to jesteś Ty, nie? I to jest to przebijanie się, raz jeszcze pozwolić, że Bóg zwycięży mój ateizm, nie? Mi się takie podoba zdanie, które jeden z biskupów włoskich powiedział, że my często właśnie jesteśmy jak ateiści, którzy co dzień podejmują jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden wieczór, jeszcze w czasie jednej adoracji, nie? Podejmuje wysiłek, żeby uwierzyć, że to jest Pan. Pan Bóg był taki pocałunek miłości i uzdrowienie dla Justyny. Można powiedzieć, że dotknęło mnie też. I to miejsce jest związane z moim uzdrowieniem. Wiele rzeczy tu było, wiele spowiedzi, wiele spotkań, wiele rozmów. Najważniejsze to jest zrobić ten odważny krok pierwszy, później nie bać się. Nie bać się tam opinii rówieśników, czy po prostu samego siebie. Zaryzykować. Wiara to nie jest jakieś tam, zaśpiewamy piosenkę, Pan jest miły. To... Wiara to jest niesamowity jakiś projekt na życie. To jest w ogóle, to jest... Co nas tak myślę, przymykam oczy, mówię: Jezu, to 15 minut jest Twoje. I wchodzę w relację z największą tajemnicą, z Bogiem Wszechświata, z Chrystusem, który jest źródłem miłości i nienawiści od wielu. Jestem zaproszony do relacji. Mogę siąść gdziekolwiek pod tym drzewem, nawet na dachu tego kościoła, przymknąć oczy, uwielbiać, wchodzić w relację. Bóg jest albo nie jest. Nie muszę Go bronić, jak ja Go mam objawiać. Czuję się zaproszony i w przeciwny sposób od czasu do czasu, może i częściej, daje jakoś znać. Człowiek staje się oczywisty. Nie umiemy tego wyrazić słowami, nie umiemy tego opisać, ale mamy taką wewnętrzną pewność Jego obecności. Czasami wszystko zle wydaje się, nie wiem nawet czego chcę i ląduję gdzieś na dnie, ciemne noce, szare. Spać nie mogę, chociaż chcę, czarne myśli w mojej głowie głębią się, a za oknem smutny świat, na gałęzi milczy ptak, jednak moje serce dziobę.
ciekawego tu jest? Jezus. Ja mówię, wiesz, to nie ma żadnej reklamy. To jest Bóg, to jest miłość, to co uzdrawia, to co jest ważne. Dla mnie modlitwa, adoracja, to, że po prostu przyjeżdżam, tu odpoczywam z Bogiem i z ludźmi. To jest... Ja nie mówię, że zawsze jest kolorowo, bo różne były przy organizm, bo może w pierwszych festiwalach występowałam jako tłumacz, tam byłam jak jeszcze wychowawca w grupie, potem już bardziej wchodziliśmy jako, nie wiem, coś tam pomoc organizatorska, no też Niniwa, która teraz jest, też mają, my bardziej przyjeżdżamy jako goście, a oni bardzo dużo robią takich... Taka forma jako organizatorzy, to jest praca bardzo duża, która niewidoczna na takim ukrytym okiem i były różne sytuacje, ale warto to przyjeżdżać. Mam ciebie, super! Myślę, że każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie. Są i momenty na refleksję, na modlitwę i na zabawę. No jest dużo humoru, oblacji, charyzmat jest taki właśnie radosny, wspólnotowy, integracyjny. Wszystkich zapraszamy, bo to jest naprawdę wspaniałe przeżycie. Bardzo mi się podoba. W ogóle nie wyobrażałam sobie, że to jest tak wspaniale. To jest taka w ogóle inna atmosfera, naprawdę. Przyjeżdża się i każdy się tak cieszy, jest taki przemieniony, czuje taką obecność Pana Boga, naprawdę. I stadion. Jezus. Najbardziej podoba mi się koncerty, jeśli chodzi o takie rozrywkowe. Również lubię adorację, ponieważ adoracja jest dość długo i często. W każdej chwili można pójść i się pomodlić. Co więcej? Podoba mi się to na przykład, że są blisko ojcowie, że można zawsze do nich podejść, wyspowiadać się, porozmawiać. Chodzi o to, żeby tutaj przez te kolejne lata Pan Bóg pozwalał dla tylu ludzi, dla tylu młodych ludzi w sercu swoim odnaleźć sens, że nie jest to życie przekreślone. Dlatego festiwal życia. Młody człowiek potrzebuje, jest może trochę zagubiony. Ja osobiście tutaj mogę powiedzieć, że swoich znajomych poinformuję, będę tego na co zachęcał, żeby właśnie przyjechali razem ze mną za rok tutaj. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Ojcu, Synowi, Ducha Świętego. Chcesz też sprzątać? Sprzątać nie, ja idę myć. Warto przyjechać, bo jest inaczej. Można zobaczyć zupełnie inny obraz Kościoła, te msze na przykład są całkiem inne. Można się dobrze pobawić, ale też coś przeżyć. Jezus Chrystus jest jedynym Panem Wszechświata, jest Panem tego miejsca, Panem Kodnia, Panem Polski, Panem naszych rodzin, Panem naszych serc. No na ten moment jesteśmy tutaj w takiej formie, żeby integrować środowisko, w którym jesteśmy gośćmi, czyli mieszkańców tutaj, młodzież, dorosłych, z tym, co się dzieje na festiwalu. Dlatego jesteśmy usytuowani w takim miejscu neutralnym na terenie tutaj Kodnia, przed Domem Kultury, na takim placyku, parku, gdzie to się wszystko odbywa. Mamy tu złożony namiot, przyczepę, palenisko, ekran filmowy. Wieczorami filmy wyświetlamy, do południa są bajki dla dzieci. Wieczorem można sobie przyjść na kawę, na herbatę, kiełbaskę z grilla zjeść. No po to, żeby takie miejsce spotkania, tak? Gdzie młodzież z festiwalu może się spotkać z młodzieżą, czy tam z dorosłymi, tutaj z Kodnia. Taka jest nasza intencja bycia tu na tym miejscu właśnie teraz. Podoba mi się, że jest takie zrównoważenie. Zrównoważenie między takim czasem wolnym, a między sztywnym planem takim, czyli modlitwa, msza święta codziennie, konferencja. Czyli jest i coś dla mnie, ale i coś też muszę się do czegoś dostosować. To jest takie właśnie fajne, bo
tak naprawdę nie czuję się tego ramowego planu dnia, który tak naprawdę jest takim, z przyjemnością się wypełnia ten ramowy plan dnia. Jestem na festiwalu czwarty raz i właściwie przygoda z festiwalem zaczęła się od znajomości z ojcem Tomaszem Maniorą, z którym też razem po prostu rozkręcaliśmy wspólnotę Niniwę. I tak się stało, że akurat Festiwal Życia stał się takim ogólnopolskim zjazdem Niniwy. No to pojechałem i w sumie super, super sprawa. Organizatorzy tego festiwalu to są, można by powiedzieć, trzy wspólnoty. Taka pierwsza, zasadnicza, to są wspólnota misjonarzy oblatów, czyli oblaci ten festiwal organizują. I jako gospodarze w Kodniu i też w ogóle jako polska prowincja, że jakaś taka opieka nad tym jest. I dwie wspólnoty związane z oblatami, które się zrodziły na tej duchowości naszej. Wspólnota Dobrego Pasterza, ojciec Ryszard Sierański, i wspólnota Niniwa, którą ja reprezentuję. To jest wspólnota młodych, którzy za cel sobie stawiają ewangelizację, też sobie polski ludzie. I wspólnie to dzieło tworzymy jako organizatorzy, że to jest taka nasza wspólna odpowiedzialność i też tak się uczymy razem coś robić. To też jest takie piękne, że to trzy wspólnoty robią i da się coś zrobić wspólnie i to też jest taka większa siła tego. I takie szersze dzięki temu jest też spojrzenie na festiwal. Takie dla młodych propozycje są, że każdy coś ma dodania, no nie? Doświadczenie znowu naszej wspólnoty jest takie, to jest praca znowu z młodzieżą, która się zagubiła gdzieś w życiu. Poranioną, uzależnioną często, bezdomną. I w nas się, skoro przyszła ta, gdyby ta, żeby to podjąć, to zrodziła się taka myśl, czy nie wykorzystać tego, gdyby dwóch kierunków tego spotkania. Żeby z jednej strony było to spotkanie dla młodzieży, która jest zaangażowana w Kościele, tak? Jakoś żyje życiem chrześcijańskim. I młodzieży, która gdyby nie uczestniczy w rytmie tego życia Kościoła, tak? Dla której jest to coś odległego, niezrozumiałego, zupełnie gdyby niedostępnego, która nosi też nieraz w sobie dużo jakichś tam cierpienia życiowego. Żeby stworzyć taką przestrzeń, w której gdyby te dwie grupy się mogą ze sobą spotkać bez etykietek, tak, że ja to jestem oazowicz, a ja jestem narkoman, tylko jesteśmy ludźmi, tak, nie wiem, rówieśnikami, spotykamy się, możemy być razem i możemy coś sobie nawzajem dać. Ci tak zwani, w cudzysłowie, zdrowi mogą dać coś tym, w cudzysłowie, chorym, ale w drugą stronę również. I przez te wszystkie lata widzimy, że to zdaje egzamin, bo okazuje się, że ci, którzy przychodzą tu z jakimś cierpieniem, z jakimś zranieniem z życia, oni wnoszą pewną dojrzałość i pewną wrażliwość taką na drugiego człowieka. Gdzie często wśród młodzieży, która jest, powiedzmy, zdrowa, ma wszystko poukładane, wszystko jest fajnie, nieraz tej wrażliwości brakuje. Gdzie ludzie zajmują się tylko sobą, chcą być, żeby coś wziąć dla siebie, tak? Przyjeżdżam na festiwal, żeby się fajnie bawić, przyjeżdżam na festiwal, żeby coś przeżyć fajnie duchowo, a my staramy się to uczyć takiej wrażliwości, że ty, skoro się dobrze czujesz, masz dobre życie, to możesz to dobre życie dawać innym. I przyjeżdżasz tu po to, żeby się uczyć też dawania swojego życia drugiemu człowiekowi. Poznałem taki sekret, który również dla mnie jest siłą życia, że często nad tym myślę. Nie? Jest niesamowicie istotne, żeby mieć dobre relacje z ludźmi. Nie? Mieć przyjaciół, mieć dobre, budować piękne relacje. Nie? I żyć w tym właśnie zasięgu Bożej miłości. Często o tym myśleć, jak jestem ważny dla mojego Pana. I ta miłość ludzka i ta miłość nadprzyrodzona, to jest, jak to młodzi mówią, taki power, taka siła do życia. Człowiek czuje się miłowany, to jest silny, to jest mocny, to ma siłę przebicia, to mu skrzydła rosną. Największym nieszczęściem to nie jest to, że może nie skończę nawet szkoły, chociaż trzeba kończyć. Nie, czy tam zdrowie, praca, studia, to jest ważne wszystko, Jadziuniu. Ale największe nieszczęście jest wtedy, gdy człowiek się dla nikogo nie liczy. Nie liczę się dla nikogo. Jeżeli ja nie liczę się dla nikogo, to mogę się tylko... to też mogę się przestać liczyć dla siebie. Nie? Pewno wielu z nas się czuje takich, bo ja nie mam talentu, bo ja nie potrafię, prawda? Jest tak, co? Nie? Ola, tak jest, nie? Bo ja się do niczego nie nadaję, prawda? We Wiedniu była aukcja różnych przedmiotów, prawda? Licytowano różne rzeczy. I wśród tych przedmiotów były te skrzypce, prawdziwe takie skrzypce. I ten cały licytator
bierze te skrzypce do prawda, licytacji i mówi 100 euro po raz pierwszy. I słuchajcie, nikt się nie zgłasza, nie? Więc po chwili powtarza 100 euro po raz pierwszy. No i znowu nikt się nie zgłasza. Odłożył te skrzypce, taki zniechęcony na bok, no i bierze się za wszystkie inne przedmioty, licytuje, prawda, to wszystko, co tam było. I kiedy wszystko już poszło, na samym końcu znowu bierze te skrzypce i znów mówi 100 euro po raz pierwszy. Słuchajcie, cała sala ludzi i nikt się nie zgłasza po te skrzypce. Więc on znowu powtarza 100 euro po raz pierwszy. W końcu ktoś tam, nie, że da te 100 euro, ale bez żadnej przybitki, wiecie, no, tak kiepsko, no nie. No to więc mówi 100 euro po raz drugi i znowu czeka, może ktoś przebije, no nie. I w tym momencie, słuchajcie, na końcu sali wstał taki starszy mężczyzna już siwymi włosami i tak spokojnie, takim malutkim, takim już takim krokiem, wiecie, zmęczonym krokiem podchodzi do przodu, bierze te skrzypce, tak jakby lekko je odkurzył. Ponaciągał tam te struny, prawda, podokręcał, to trzeba dokręcić, jeśli na tym nie znam, jak się to nazywa. Potem wziął smyczek i tak spokojnie, bardzo po cichu na początku, ale melodyjnie zaczął grać. Słuchajcie, na sali zrobiła się zupełna cisza, taka totalna cisza. Ludzie słuchali jak oniemieni. Słuchajcie, wygrał cały 1,5-godzinny koncert, potem odłożył te skrzypce, wrócił na miejsce tak majestatycznie, dostojnie, bardzo usiadł i totalna cisza przez jakieś, nie wiem, kolejne kilkanaście minut. I potem w końcu przebudził się oszołomiony ten cały licytator, podchodzi, bierze te skrzypce i mówi 1 000 000 po raz pierwszy. I wiecie, co się działo? 2 000 000, 3 000 000, 5 000 000, 7 000 000. Co się stało, że te skrzypce zmieniły swoją wartość? Zostały dotknięte przez mistrza. Ci, co się nie zgłosili, żeby za rok tutaj stanąć, potrzebują też dotyku mistrza, żeby was przewartościować, żeby wam pokazać, że wasze życie jest piękne i że można niesamowite rzeczy zrobić. Tylko trzeba dać się trochę może dostroić, jak te skrzypce, prawda, wziął ten mistrz i dostroił. Trzeba ponaciągać, prawda, te struny, może odwagi, wytrwałości w pracy, strony cierpliwości, miłości. To nieraz boli, prawda? Ta struna, żeby ładne melodie mogła wydawać, to musi być tak fest naciągnięta. Aby rozgrzewkę robić, prawda, te ścięgna trzeba naciągnąć i to boli, prawda? I to nieraz nas też trzeba tak naciągnąć, żeby mógł Bóg grać takie piękne melodie na naszym życiu. I to się dokonuje właśnie tutaj, właśnie, słuchajcie, w rękach mistrza, w konfesjonale, gdzieś kiedy słuchamy Słowa Bożego, ono nas kształtuje, nieraz boleśnie. Ale potrzebujemy tego dotyku mistrza, słuchajcie, żeby Bóg mógł wygrywać najpiękniejsze melodie, takie jak na tej scenie, ale też i w całym naszym życiu. Także odwagi i dać się Bogu nastrajać też tego wieczoru. To tylko nagrzeszyła świętoszka Maciejka. Księżyc nieuleczalny, co nocami bredzi. Piorun, co w kościół trafił, by pszczołę ominąć. I rozum nierozumny, słuszność wciąż bez sensu. I razem, jakimi to drogami, miłość wciąż niewinna sama do nas przychodzi i odchodzi sama. Jakimi to drogami, miłość wciąż niewinna sama do nas przychodzi. I uwaga, uwaga, teraz będzie zmiana i wszyscy razem. Miłość wciąż niewinna, miłość wciąż niewinna, miłość wciąż niewinna, miłość wciąż niewinna. Każdy z nas potrzebuje rekolekcji i uważam, że to są te rekolekcje, to są wyjątkowe pod tym względem, że są nie tylko dla właśnie ludzi związanych z Kościołem, ale też dla tych, którzy jakby jeszcze nie poznali Boga, szukają właśnie sensu życia. Jest największym przyjacielem moim, twoim. Chcę, żebyś ty był jego najlepszym przyjacielem. Chcę cię słuchać. Słuchać zawsze, wtedy, kiedy boli, wtedy, kiedy jest źle, wtedy, kiedy jest ci dobrze, kiedy się śmiejesz. Chcę być zawsze z tobą. Jezus, ten sam.
który oddał za ciebie życie. Skoro to dzieło żyje i żyje 10 lat i dla wielu młodych, większości młodych czekają na to, są tutaj. Widać, że się dobrze czują. Tak jakoś nie uciekają gremialnie w czasie bycia festiwalu. Tak prawie wszyscy są do końca, no, czyli można powiedzieć, że ten zamysł Boży. Ale mówi, bez mnie nic nie możecie uczynić i ja mam głębokie takie przekonanie, że to jest zamysł Bożego. Przeżyłam, dobrze napisać książkę, tak naprawdę. Może na emeryturze, jak będzie więcej czasu, to usiądę i napiszę taką historię moich przeżyć w Kodniu. Zawsze stąd wyjeżdżałem z jakimiś dobrymi pragnieniami. I to tak już z tą nadzieją, to zawsze przyjeżdżam, że jak będę stąd wyjeżdżał, to znowu będę miał takie dobre jakieś pragnienia, żeby coś sensownego w życiu znowu zrobić, może na nowo coś zacząć, może coś szerzej, coś pogłębić. To też jest taki czas na wyuczeń i dla mnie to był i jest co roku właściwie. I nawet przed chwilą się zapowiada taką historię, że właśnie ktoś się o niego spowiada po 5 latach. I to jest niesamowite, że właśnie przyszedł się ten tydzień i to jest taka kumulacja właśnie tej miłości Pana Boga dla nas tutaj, no szczególnie właśnie w tym miejscu. I potem można no naprawdę coś ze sobą zrobić, zmienić, totalnie obrócić o 180 stopni. Tutaj naprawdę można spotkać Jezusa, żywego Jezusa i to jest niesamowite doświadczenie poprzez spotkanie się z ludźmi, którzy mają te same wartości, co na co dzień może tego brakować. Dzisiaj żyjemy, choć ja mam problemy z tym, ale żyjemy w epoce komputerów, a więc takie moje ciche marzenie, życzenie, żeby najbliższe 5 dekanatów diecezji podlaskiej, tutaj siedleckiej, zanim się to zacznie, długo wcześniej, zaawizować, że w Kodniu jest festiwal życia. Jest dużo dobrej zabawy na pewno. Jest też dużo wartości, których można się nauczyć. No, myślę, że warto spróbować. Na pewno coś się dostanie, zyska, a nic się nie straci. Trudno mi sobie wyobrazić wakacje bez festiwalu życia. Jest to już takie dla mnie naturalne. Jest zawsze dużo radości. Żeby cokolwiek powiedzieć o festiwalu, tak dalej, trzeba tu być. Trzeba troszeczkę też takiego troszeczkę wewnętrznego zaufania do tego festiwalu i powiedzieć sobie, jadę i zobaczę. Przyjadę i przyjadę następnym razem, tak jak większość nas tutaj, bo każdy niepewnie podchodzi do tego, natomiast potem po festiwalu życia, po tej radości, potem wszystkim dochodzi do wniosku, przyjadę tu i za rok. Jestem pewny, że i słyszałem takie słowo, takie świadectwa, że i to miejsce festiwalu życia tu w Kodniu dla wielu ludzi było odkryciem i takim przyjściem osobowego Boga w Chrystusie. A jak Bóg przychodzi, jak Pan przychodzi, to się wszystko zmienia.